Yo, 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 witam was, Opsi. Mam dzisiaj dla was glitch 1K, czyli 1000 dolców co 2 sekundy, plus dodatek AFK. AFK jest to nic innego jak po prostu nie wyrzucanie was z sesji, czyli po tym glitchu, co zrobimy na AFK, nie wyrzuca was z sesji, dlatego możecie zostać na tym glitchu. Lub po prostu możecie użyć gumki na padzie, po prostu kamerki, ruszać kamerką w koło. Ale dla zainteresowanych AFK również udostępnię dla was tutaj specjalnie. Więc jak widzicie, musimy mieć tenże obraz, że wyrzucacie z nieaktywności. Czyli musimy iść na sesję jakąś publiczną, zostać tam jakiś czas, że 15 minut. I po prostu czekać na ten komunikat. Dużo jest właśnie spekulacji na temat tego glitcha, że są bany i tak dalej. Powiem wam szczerze tak, zawsze, gdy są glitche na darmową kasę, to mówią, że będą za to bany, że są na to bany. Osobiście nie znam nikogo, kto dostał bana. Za Orbitala też powinny być bany, tak mówili, że będą bany i tak dalej. Ja natrzaskałem na Orbitala chyba ze 100 milionów, i naprawdę nigdy nie dostałem bana, nigdy nawet nie dostałem ostrzeżenia. Podobnie mi się wydaje być w tym glitchu, aczkolwiek jeżeli się boicie, to oczywiście wydawać ten hajs, który zdobędziecie, czyli co jakiś czas po prostu coś kupić i po prostu wydać ten hajs, jak się boicie go trzymać albo coś, ok? No, ale przechodzimy teraz już, jeżeli mamy ten czarny komunikat, nic nie robimy, z wyrzuceniem, z to AFK robimy teraz, czyli nic nie robimy z tym komunikatem, tylko dołączamy do znajomego. Automatycznie wyskakuje nam ten drugi komunikat. Właśnie ten, że wszystkie niezapisane postępy zostaną utracone i to anulujemy, czyli dajemy kółeczko. I teraz rzuci nas na fabułę i po prostu z fabuły odpalamy online. I tworzymy sobie sesję tylko dla zaproszonych, ponieważ ten glitch robimy na sesji dla zaproszonych. Dlatego jest to kolejna bomba. Chcę wam jeszcze powiedzieć, oczywiście tego momentu nie musicie robić. To jest AFK, gdyby ktoś z was miał ochotę po prostu sobie zrobić, żeby go nie wrzucało sesji, to jest to możliwe w taki sposób. A teraz już przechodzimy do glitcha. Czyli po prostu respimy się na sesji, obojętnie w sumie gdzie, i udajemy się po prostu na lotnisko. Pokażę wam na mapce, w którym punkcie, i po prostu nie będę pokazywał podróży tam, tylko przeskoczymy od razu, żeby nie przedłużać. Więc udajemy się gdzieś tutaj w pobliżu lotniska, no troszkę wyżej, tam przed tą bramą, bo musimy zamówić pojazd. No jak już tu jesteśmy, po prostu rejestrujemy się w SecuroServe. Jest to ważny element, żeby przez cały glitch nie wyrejestrowywać się z SecuroServe. Musimy być cały czas zarejestrowani w SecuroServe. I wchodzimy na pojazdy prezesa i wybieramy tego właśnie JXL, ten Binjin XL, bądź darmowy. I teraz wsiadamy do niego i udajemy się w miejsce, które pokażę wam na mapce. I właśnie jest to miejscówka, którą musimy się dostać. My po prostu wyjeżdżamy na lotnisko, udajemy się w ten punkt. Jeszcze jest taka sprawa, że ten glitch mogą robić osoby od 45 levelu, ponieważ będziemy potrzebowali akcji od Lestera i samolot, a on po prostu jest niedostępny poniżej 45 levela. I teraz tak, słuchajcie, ustawiamy się tutaj, przyjeżdżamy gdzie jest hangar właśnie Pegasusa. Ustawiamy się tutaj i pokażę wam dokładnie, w którym miejscu. Zobaczcie tutaj na mapkę, wam pokażę i wszystko. Jest taki asfalt. Jest różnica asfaltu. Tak jakby był klejony asfalt. Widzicie, tu jest mapka. Udajemy się do tego punktu tym samochodem darmowym. SecuroServe. I teraz chcę wam dokładnie pokazać, w którym miejscu musimy ustawić pojazd. Jeżeli wam glitch nie wyjdzie na końcu, to znaczy, że właśnie ten pojazd źle ustawiliście. Dlatego przyjmijcie do tego uwagę, bo to jest ważny element. Więc spójrzcie, tutaj jedziemy, zobaczcie, tutaj jest już inny kolor asfaltu.
Widzicie? Tu jest się zaczyna inny kolor asfaltu. Widzicie? W tym punkcie. Ustawiamy się mniej więcej tak, żeby nasz pojazd był po środku, tak? Ten pas drogowy, żeby był po środku. I liczymy pierwszy pas, pierwsza linia, druga linia, trzecia linia, czwarta linia, piąta linia, szósta linia. I tutaj się zatrzymujemy na szóstej linii. Widzicie? W taki sposób. W taki sposób. Teraz wychodzimy z pojazdu i udajemy się do garażu, gdzie mamy, do zwykłego garażu, gdzie mamy pojazd. I tu jest już nieważne, w jaki sposób. Możecie, jeżeli macie dostępny tutaj właśnie ten tytan, ten samolot, to możecie udać się samolotem. Jeżeli nie, no to niestety musicie znaleźć tutaj jakimś helikopter, po prostu samochodem. Tylko ważne jest, żeby nie wzywać teraz żadnych pojazdów przez SecuroServe. Nie możecie teraz nic wzywać przez SecuroServe, bo ten pojazd, który jest darmowy, musi tam zostać. I teraz udajemy się do swojego garażu, obojętny garaż, nieważne który, czy to jest tutaj, oczywiście zwykły garaż, nie może być to arena, nie może to być social SecuroServe, tylko właśnie normalny garaż. I teraz, jak już jesteśmy w swoim normalnym garażu, upewnijcie się, aby także nie być jakiegoś pojazdu na zewnątrz, najlepiej wsiąść do jakiegoś pojazdu. Oprócz oczywiście tego, co już jest od SecuroServe, właśnie ten pojazd. Więc po prostu wsiadamy do garażu, wyjeżdżamy na zewnątrz, wjeżdżamy. Czyli to już jest 100%, że nie ma żadnego waszego pojazdu już na mapce. Teraz udajemy się do auta, które będziemy chcieli się tam dostać. Szybkie, jakieś fajne autko sobie wybierzcie. I dzwonimy do Lestera. I tu sprawa wygląda tak. Dzwonimy do Lestera i w momencie, jak zaczyna gadać i jest opcja z lewej strony, musimy szybko dać dipad dwa razy w górę, jednocześnie X i gaz na padzie, gaz, na którym wyjeżdżacie pojazdem z garażu, czyli gaz. Czyli jak się odezwie Lester, od razu bang bang do góry, X i gaz. Teraz już będzie, jak się wam nie uda, no to po prostu wyjeżdżacie z powrotem i ja wam pokażę, o co chodzi, żeby kiedy wiadomo, zobaczcie, dzwonimy. Jak tylko pokaże się z lewej strony te mini, bang bang, dwa razy do góry X i gaz jednocześnie. Jak wyjedziemy, musimy mieć obok, że o tym komunikacie z samolotem, że jest tam poszukiwany czy coś w tym stylu. I zobaczcie, nigdzie nam się tutaj samolot nie pojawi. Jeżeli nam się pojawi tutaj gdzieś samolot, no to musimy się tam udać, zniszczyć go i po prostu od nowa zacząć w tym garażu. Tylko tutaj udajemy się zniszczyć go i wracamy do garażu. Teraz udajemy się tutaj, właśnie jedziemy tutaj tym bokiem przy tym nabrzeżem. I teraz zobaczcie, tutaj jest taka luczka. Rozwalamy ją. Tu nam nie grozi żadna policja, nic z tych rzeczy. Po prostu rozwalamy ją, obojętnie czym. I już mamy tutaj luczkę. I udajemy się teraz prościutko pod hangar, gdzie znajdujemy się właśnie Pegasusa sprzęty. Zobaczcie, tutaj w miarę trzeba szybko dojechać, ponieważ namierzanie tego samolotu też w jakiś sposób mi się wydaje ma znaczenie, żeby po prostu nie ociągać się, tylko w miarę tutaj się dostać jakoś szybko. Zobaczcie, jadę właśnie w taki sposób, jedźcie tak samo i tu jest ważny element, musimy tu szybko wjechać, także sprawdźcie sobie dokładnie gdzie, szybko wjechać, bo tutaj się nam będzie tytan pojawiał. Dlatego ważne, żeby tu wjechać przed tytanem. I ustawiamy się dokładnie w tym miejscu. W tym miejscu. I spójrzcie. 5000 i od teraz już co chwilę tysiak. Co 2 sekundy tysiak. I oczywiście możemy wyjść z pojazdu, możemy sobie tutaj chodzić, możemy tutaj właśnie się poruszać, tylko pojazd musi zostać w tym miejscu. Ponieważ on teraz blokuje zrespienie się tytana i dlatego dostajemy tysiaczka. I ważne jest, żeby ten pojazd tutaj został i my też w pobliżu tu musimy być, znajdować. No i teraz wybór należy do was. Albo korzystacie z tego wcześniejszego AFK, no i możecie tutaj zostać, podłączacie pada pod prąd i zostawiacie w konsolę na noc lub po prostu gumeczkę na kamerę i niech się kręci kamera w kółko. I taki sam sposób jest, jak widzicie, sposób jest na prywatnej sesji, nikt wam tutaj nie przeszkodzi i oczywiście co mogę powiedzieć, róbcie jak uważacie, zbudowajcie te pieniądze, jeżeli będziecie robić tego glitcha, jak się boicie i ja wam tylko udostępniam tą możliwość, a co postanowicie, to już jest wasz wybór. Co jeszcze wam powiedzieć,
o jednej ważnej rzeczy, tych, kto nie wie albo nie pamięta, lub po prostu jest nowy, że u Opsiego nie ma lipy, nie było i nigdy tej lipy nie będzie. Yo, pozdro dla was.